chciałem się z wami podzielić takim krótkim dobrym świadectwem. Jak wiecie, moja siostra dzięki swojej śmierci mojej tacie, ona naprawdę przyjęła takie przebudzenie. Naprawdę się nawróciła, chociaż wcześniej nie narodziła się z Bożego Ducha, ale powiem wam, modliłem się o nią, żeby jej się układało w domu, bo jej mąż Dawid, który też się narodził z Bożego Ducha, nie w pełni żyje Ewangelią, a ona tak. No i tam był zgrzyt taki. Jak kiedyś się modliłem, to widziałem tak, ciemność i światłość. No i rozkazywałem właśnie dzieci, może się opuścić, ta światłość była, żeby tam miłość w nich zabłysła w ogóle, w pełni. I słuchajcie, i zaczęło się dziać dobrze. Mówię, fajnie, zapomniałem, a wysłałem tam aniołów, w ogóle to chodzi. Ja zapomniałem, że w ogóle jeszcze dzieją się złe rzeczy u mnie w pracy. I któregoś razu wysyłam jej jakieś informacje z książki, jakiś fajny tekst. Ona mi daje kciuka. Kurczę, ja nie lubię tego kciuka, ludzie mi dają, nie? I ja przecież nie tak jest. I ona mi potem pisze mi... Ja mówię, co cię słychać, Sandra? Mówię, fajnie, że pytasz, no fajnie, że się mam interesujesz, co to mnie słychać, nie? Bo wiecie, jak mam tendencję, też w ogóle nie rozmawiam z rodzinami. No i mówię, co tam u ciebie? Ona mówi, no kurczę, wiesz, jestem teraz w drugiej ciąży, dotykają mi palcami w tej pracy, nie? Słuchajcie, ona tam jest w Holandii, jest teraz menadżerem w Holandii. Kiedy tam pojechała, to było kilka lat temu, z 15 lat temu, jak ja z panem z dachu, to tam pojechała. I ona w sobie, jakby to powiedzieć, wypracowała to. Przez w ogóle krew i pot wypracowała sobie to stanowisko i tam wszyscy ją palcami wytykali, nie? I Litwini, i Polacy, i Holendrzy, ale potem ona usiadła w końcu, to stanowisko jest dobre. No i teraz mówią tak, wytykają mnie palcami, cisną mnie, wyzywają, że wciąż, że to. I w ogóle to jest taki ucisk dla mnie, że nie mogę spać po nocach stres. Ja mówię, czemu ty mi tego nie powiedziałeś? A czemu ty się nie zapytałeś? Słuchajcie, ja naprawdę krótko się o takie rzeczy mówię. Więc stanę jak modlitwie, wysłałem aniołów, powiedziałem, dość tego diable, nie będziesz mi manipulował. Mówię, ludźmi w jej pracy, więc ja powiedziałem, ojcze, poszli teraz swoich aniołów, bo bezlitośnie atakują złe duchy, ich umysły i oraz moje siostry. Więc ja powiedziałem, dość tego, mówię, ja tam ogłaszam łaskę, ja tam ogłaszam tam przychylność, ogłaszam tam w ogóle zrozumienie. W tej pracy ma być zrozumienie i wysłałem tam aniołów. Także trzy dni, może krótko, intensywnie jak teraz, nie? I zapomniałem w ogóle o tym. Właśnie też tak krótko się pomodliła. Słuchaj, pytam się ostatniej, wie co u ciebie słychać? No kurczę, Dawid mi wspaniale, no prawie w dupę mi wchodzą, mówi, no. No mówię, wchodzę, naprawdę przepraszają, mi wszyscy prawie w dupę wchodzą. Mówię, słuchaj, pięknie, mówię, ta modlitwa w ogóle jest dobra. A tylko nawiążę do tego, co dzisiaj się stało. Ja się czytałem Ewangelię Mateusza, to jest 13 rozdział o glebie. I w ogóle taki tekst. On mi przeszedł, mówił, od razu to czciąłem. Od razu słyszałem anioła, mówię, od dzisiaj będę każdego anioła obcego przez moim snem. Przeczytałem taki tekst, że w ogóle, że diabeł w nocy przychodzi do pola i tam szle konkord w nocy, tak? Że kiedy ludzie śpią, to on tam szle ten konkord. Mówię, o kurczę, ale uwielbienie. Mówię, Boże, ja teraz zamykam. Mówię, to nigdy więcej mi nie okradniesz, że śnie, ja będę stał aniołów teraz przed moim snem, nie? Mam anioła stróża. Kiedyś się modliłem w ogóle tym. Aniele stróżu, bądź zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór będę w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. I mówię, dzisiaj znowu będę cię wzywał. I cały czas go wzywam, nie? I co, no człowiek tutaj, no i pięknie, no i to załatwiona sprawa, no dzięki.